6. Brygada Powietrzno-Desantowa imienia generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego jest aeromobilnym związkiem taktycznym podlegającym pod dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Składa się z dowództwa oraz 5 batalionów zlokalizowanych w 3 garnizonach. W Krakowie dowództwo oraz sztab, 6. Batalion Dowodzenia, 6. Batalion Logistyczny oraz 16. Batalion Powietrzno-Desantowy. W Gliwicach 6. Batalion Powietrzno-Desantowy, w Bielsku Białej 18. Bielski Batalion Powietrzno-Desantowy. 6. Brygada jest związkiem taktycznym o wysokiej mobilności, posiadającym zdolność do szybkiego przemieszczenia się na duże odległości w rejon objęty konfliktem lub sytuacją kryzysową. Żołnierze desantują się metodą spadochronową, czyli skaczą ze spadochronem lub wykonują operację TALO, Tactical Air Landing Operation, czyli taktyczne lądowanie na pokładzie statków powietrznych. Przygoda z wojskiem rozpoczęła się w sumie już w dziecięcych latach, sporo nad tym myślałem. No aż przyszedł taki moment, że postanowiłem skorzystać z akcji dobrowolnej służby, ponieważ, no, jak wiadomo, jest teraz o wiele łatwiej się dostać niż wcześniej do wojska. I wziąłem to jako swoją okazję, poszedłem do centrów rekrutacji wojskowych. Zostałem przekierowany na badania i tak się moja przygoda zaczęła. W styczniu miałem służbę przygotowawczą właśnie w 6. Batalionie, a teraz znajduję się na szkoleniu specjalistycznym, które trwa 11 miesięcy. Dlaczego wojsko? Sądzę, że każdy młody chłopiec jest zdolny odpowiedzieć na to pytanie. Jak wiadomo, dzieci zawsze ciągnie do munduru, tym bardziej chłopców, i bierze się to jako swój własny autorytet. Tym bardziej, no, myślę, że też media pomagają w tym wszystkim. Przedstawianie właśnie w telewizji żołnierzy polskich, w grach, czy nawet w jakichkolwiek filmikach na YouTubie. Jak się na to patrzy, to ma się aż pewien szacunek i respekt i dumę do takich właśnie osób funkcyjnych w naszym kraju. W brygadzie na szczególną uwagę zasługują pojazdy wojsk aeromobilnych Aero, które powstały w oparciu o zmodernizowane podwozie samochodu terenowego Toyota Land Cruiser J70 z krótkim rozstawem osi. Pojazdy mają 3,6 metra długości i 1,8 tony masy własnej, zaś dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony. Napędza je wolno ssący silnik wysokoprężny serii KZ o pojemności 4,2 litra i mocy 131 koni mechanicznych, współpracujący z 5-biegową skrzynią manualną. Zapewnia to prędkość maksymalną do 100 km na godzinę na utwardzonej drodze. Aero może holować specjalnie zaprojektowane przyczepy. Po 2 przyczepy lub przyczepa i lekki środek artyleryjski. Aero przystosowany jest do zrzutu z pokładu samolotów transportowych C-130E Hercules oraz Casa C-295M. Może być także transportowany poprzez podczepianie pod pokładem śmigłowca. Pierwszy publiczny zrzut pojazdu odbył się 10 czerwca 2020 roku w czasie ćwiczenia Defender Europe 20 na poligonie w Drawsku Pomorskim. Wcześniej przeprowadzono jedynie zrzuty techniczne, będące elementami testów. W 2022 roku zakończyło się dostarczanie pojazdów. Obecnie na wyposażeniu batalionów 6. Brygady Powietrzno-Desantowej jest 80 pojazdów i 120 przyczep. W dniu dzisiejszym ćwiczyliśmy użycie pojazdu Aero. W działaniach po desantowaniu pojazd ten może występować w różnej konfiguracji. Może występować jako pojedynczy pojazd, może przeciągać również za sobą 2 przyczepy lub inna konfiguracja przyczepa i zestaw artyleryjski, na przykład moździerz M98, może być przewożona wyrzutnia PPK Spike, może być przewożony Grom. W pojeździe możemy zamontować karabin maszynowy lub automatyczny granatnik. Pojazd ten może służyć nam do natychmiastowej zmiany naszego położenia, do ewakuacji rannych z pola walki, do dostarczenia amunicji w te miejsce, w które brakuje. Jego mobilność zapewnia szybkie, skryte opuszczenie naszego rejonu.
może być desantowany metodą spadochronową, może zostać przemieszczony metodą powietrzną, w samolocie transportowym, tak zwanym rzutem lądującym i płynnie może przejść w rejon działania. Pojazd ten jest używany praktycznie do wszystkich tych czynności, które wymieniłem wcześniej, jego mobilność, zwrotność, a także moc silnika zapewnia przejazd zarówno po bezdrożach, jak i po drogach utwardzonych. Dwójka, sprawdzenie mocności. Aktualnie w oparciu o 18 Bielski Batalion Podróżsantowy realizowana jest pierwsza edycja kursu doskonalącego dowódców drużyn KD-3. Kurs ten składa się z 5-tygodniowego szkolenia, które podzielone jest na 3 etapy. Pierwszy etap składał się z zajęć teoretycznych, które polegały na doskonaleniu elementów związanych z planowaniem i przygotowaniem drużyny do działań podróżantowych, głównie w oparciu o działania rozpoznawcze oraz działania szturmowe. Poszczególne etapy związane z taktyką w terenie lesisto-jeziornym oraz w terenie zurbanizowanym zakończone są elementem związanym ze szkoleniem ogniowym, gdzie żołnierze wcześniej planują, a następnie wykonują zadanie ogniowe. Każde zadanie taktyczne poprzedzone jest postawieniem przez dowódców drużyn rozkazu bojowego, który określa im charakter oraz sposób działania. W zależności od sytuacji taktycznej może być to zerwanie kontaktu ogniowego lub też wykonanie kontrataku poprzez wykonanie szturmu z obejściem. Po postawieniu rozkazu bojowego przez dowódców drużyn, drużyny przemieszczają się w określonym kierunku w celu wykonania patrolu pieszego. Podczas patrolu, gdzie drużyna została związana ogniem z przeciwnikiem, dowódca drużyny podjął decyzję o wykonaniu manewru oskrzydlającego przeciwnika. W czasie tego kursu wdrażamy również rozwiązania, które sprawdziły się na teatrze działań wojennych na Ukrainie i mam tu na myśli przede wszystkim szeroko rozumiane użycie dronów na współczesnym polu walki, jak również przypomnienie starych dobrych zasad wykonywania okopów i użycia czasami już zapomnianej łopatki piechoty. Wnioski z Ukrainy podpowiadają nam i przypominają nam również o podstawach rzemiosła wojskowego. Każdy żołnierz po 2 latach służby zawodowej może złożyć wniosek o skierowanie na bazowy kurs podoficerski, po ukończeniu którego żołnierz jest skierowany na kurs doskonalenia dowódców drużyn, w skrócie zwany KD-3, który dzisiaj jest realizowany.
Dzisiaj przeprowadzaliśmy szkolenie, a moim stanowiskiem była pozycja celowniczego na pojeździe aero. Moją bronią dzisiaj akurat nie był Beryl, a UKM 2000. Zasilana amunicją 7,62 na 51 mm. Przede wszystkim ja bym nie tylko zapraszał młodych ludzi do wojska, ale też osoby starsze, ponieważ moim zdaniem i też widząc jak wygląda życie na jednostce, praktycznie każdy by się w tym wojsku odnalazł. A w pewnym sensie jest to sposób, w jaki możemy się właśnie przysłużyć naszemu krajowi. Czy ktoś pójdzie z myślą o tym, że odbędzie tylko szkolenie podstawowe, czy będzie chciał dłużej zostać w wojsku, to już jego indywidualna kwestia. Ale nie ograniczałbym tylko i wyłącznie wojska dla młodych ludzi, ponieważ jest instytucja, gdzie praktycznie każdy człowiek, który jest zdolny i ma chęć do tego, żeby taką służbę odbywać, powinien znaleźć, spróbować siebie. Nic to nas nie kosztuje, a może się okazać, że odnajdziemy samych siebie właśnie w mundurze. Jeżeli mówimy o patriotyzmie, to patriotyzm jest to sprawa indywidualna każdego człowieka. Ja mogę się wypowiedzieć właśnie jako żołnierz o patriotyzmie. A prawda jest taka, że jako żołnierz w każdej chwili jestem gotowy zapłacić najwyższą cenę, czyli oddać swoje życie tylko po to, żeby Polska miała swoje granice i żeby inni ludzie, którzy prowadzą swoje normalne życia, mogły je dalej bez stresu i bezpiecznie prowadzić. Moje plany na dzień dzisiejszy wyglądają w taki sposób, że chcę przejść na służbę zawodową i postarać się właśnie o etat kierowca aero, a w późniejszym terminie nie ostanę na tym, że będę tylko i wyłącznie kierowcą. Będę chciał zostać podoficerem i dowodzić właśnie drużynami, które zajmują się transportem naszych żołnierzy na zrzutowiskach. Do służby w 6. Brygadzie szukamy osób gotowych na wyzwania, osób o dobrym zdrowiu, posiadającym orzeczenie z Wojskowej Komisji Lekarskiej o braku przeciwwskazań do służby w Wojskach Powietrzno-Desantowych. Szukamy osób odpornych na stres. Ta odporność na stres jest budowana w trakcie szkolenia spadochronowego, gdzie żołnierze nabywają pamięci mięśniowej do wykonywania poszczególnych czynności. Żołnierze 6. Brygady oprócz uposażenia zasadniczego otrzymują także szereg dodatków, m.in. dodatek desantowy, dodatek służbowy, a także dodatek mieszkaniowy. Motto 6. Brygady Powietrzno-Desantowej brzmi Audaces fortuna iuvat, śmiałym szczęście sprzyja. Jest to dewiza, która towarzyszy żołnierzom 6. Brygady każdego dnia służby.